Postać Ignacego Łukasiewicza jest mocno wpisana w historię naszego miasta. Polski chemik, farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, twórca przemysłu naftowego. Dzięki niemu w Gorlicach zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. W związku z trwającym rokiem łukasiewiczowskim 24 września w poniedziałek w Regionalnym Muzeum PTTK została otwarta wystawa zatytułowana Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza. Postanowiliśmy zorganizować dzisiaj wystawę Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza. Wystawa nie tylko opiera się na zbiorach naszego muzeum, ale również udostępnił nam Jan Szura, znany członek Związku Filatelistów Polskich koło nr 70. W Gorlicach, udostępnił unikatowy zbiór znaczków o tematyce naftowej. Również Towarzystwo Gorlickich Fotografików udostępniło nam zdjęcia, fotografie, które już przedstawiają właśnie ten temat zachować od zapomnienia, czyli związane z tematyką kopalnictwa naftowego na ziemi gorlickiej. Ekspozycja prezentowana będzie w sali wystaw zmiennych do 9 listopada.